Hej, hej, witam w trzeciej części zbudowy naszego posterunku policji z SimCity. Ja jestem Docentus, to jest mój świat. Tutaj macie teraz wycinek, jak to wygląda trochę w dalszym postępie budowy. No i zapraszam do oglądania trzeciej części. I teraz, moi drodzy, czas się wziąć za tą część tutaj. No i dobra, bierzemy niebieską wełnę i robimy sobie o jeden wyżej zróbmy niż tutaj. Teraz powiem wam dlaczego. Zrobimy sobie, o, tutaj taki murek. Murek, taką ścianę. Myślę, że tutaj też okno zrobimy. Okno zrobimy na 3. Czy ja wiem, na 4. Na 4 chyba będzie bardziej symetrycznie, zobaczcie. Tu 2. Tak, na 4. Chodzi o tą symetrię, którą chcemy sobie zachować. O. Szybkę mamy. Jak wygląda? Dobrze, wygląda nieźle. I teraz kolejna rzecz. Tutaj będziemy znowu okna robić z tej strony, bo tu też pewnie jakieś biura będą nad garażem. I idziemy aż dotąd, też o jeden wyżej. O. Tak, tutaj już z rogiem robimy, nie? Także tutaj nie ma problemu. Tu kolejną szybkę chcę zrobić, taką samą chyba zrobię jak tam, czyli tutaj 2 od rogu damy wełnę i też na 4 raz. I troszkę wyżej. No. No, pyk. Jest. Dobra. I dajemy tutaj. No, co jest? O, coś takiego. I teraz czas robić tutaj. Dobra. Zróbmy 2. Czas zmieńmy. O, zróbmy może tak. Tutaj damy na 2, moi drodzy. O, żeby to się nam połączyło. I co ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić coś takiego. Tak. Tymi schodkami będziemy tak pokręcać ten nasz budynek. Zostanie taki fajny filar. O, proszę bardzo, zobaczcie. I jeszcze tutaj na końcu zrobimy coś takiego. Jeszcze nada nam wyrazu ten kamyczek. O. Patrzcie, jak to wygląda. O, całkiem fajnie. Dobra, kończymy tutaj. Tu i tu. 2 zrobimy sobie odstępu. Kolejne okienko. Tu i tu. 2 odstępu. Tak jest. Tu i tu. I 2 odstępu. I jeszcze jedno okno zrobimy. Proszę bardzo, jak to wygląda. Całkiem fajnie.
Tylko, że to jest 3. No, może troszkę niesymetrycznie, ale tak zostawimy. Mi się podoba. I teraz tak. Zrobimy jeszcze o coś takiego. Czyli naokoło tego naszego wyższego piętra też musimy zrobić taki gzymsik. To chyba gzymś się nazywa. Chyba tak. O. Kamienice to takie rzeczy mają prawie zawsze. Przynajmniej te porządniejsze. I tu też będziemy szli. Ja sobie może o. Tu pod. Pomogę kończąc tą ścianę. Okej. Pach. A tutaj mi się popsuło. O, w ten sposób. Musimy zrobić. No i troszkę ten nasz budynek urósł przez te dwa odcinki, moi drodzy. Troszkę tutaj jest zrobione. I teraz tak, to wyrównamy sobie. To do tej strony. Tutaj będziemy mogli zrobić sobie o, i tu możemy zrobić sobie już podłogę w tym. Myślę, że nawet z kamienia ono może być. Chociaż nie wiem, czy później nie wymienię tego na jakąś inną, ale na razie zróbmy, żeby to jako tako nam wyglądało. O, proszę bardzo. No, budynek rośnie w oczach. Pięknie, pięknie, fajnie wygląda. Tu mamy pokończone, tu mamy pokończone. I teraz jeszcze myślę, że tak samo tutaj też możemy naokoło zrobić z tego kamienia. I później jeszcze takie jakby jedno pięterko nam zostanie tylko na środku tego. Także ja tutaj zaraz będę robił chyba podłogę, to wam przyspieszę, żebyście nie musieli tego oglądać i się zabierzemy za to pięterko. Coś mi się zdaje. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj sobie zrobiłem podłogę z kamienia. Teraz kolejną rzecz będziemy tutaj robić. Odstępu, tak jak mamy ten gzymsik cały tu zrobiony, tu damy sobie jeden odstępu, tu damy sobie jeden odstępu. Tego tu nie będziemy stawiać, może tak to zrobię. O, zaznaczę tylko tu. I teraz w tą stronę idziemy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 może. Zobaczmy. Damy jedno okno. Drugie okno. Trzecie okno. Damy 4 okna tu. Damy tak, czyli tutaj o, tak jak tutaj mówiłem, 12 tak było. O, tu będą okna. I teraz tak, z niebieskiej robimy 2, natomiast resztę zrobimy już z cegieł. O, proszę bardzo, coś takiego. Tak jest. I teraz te okienka tu sobie skończmy. Tak i tak, łącznie z szybkami. O,
coś takiego. Tutaj idziemy w tę stronę. O, to zostawiamy tak. I tutaj zrobimy też na pewną tą wysokość. Teraz wysokość zróbmy tak i jeszcze jeden. O, czyli dwa nad oknem. Pamiętajcie, dwa nad oknem to będzie nasza wysokość. I do tej wysokości też dokładamy tutaj z tej strony, tu gdzie mamy niebieski murek. Tu też dwa. Damy tak. Tu myślę, że o, zrobimy w ten sposób. W ten sposób jeszcze zrobimy. Tak. Tak. I teraz okienko. Trzy. Dwa wysokości na... O. Takie okno. Teraz wygląda, że jest niesymetryczne, ale tutaj się nic nie bójcie. Wszystko, no co jest? Wszystko będzie działać. O, mamy okno i z tej strony dokładnie taką samą robimy. Czyli tak, niebieski, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Tak, tu jest okno, dwa, okno, dwa. Okno 2 i okno. Aha, i tu już w górę idziemy. Po prostu sobie naszymi cegiełkami. Czas zmieniony. Okej. Idziemy tak. I praktycznie całą bryłę naszego posterunku policji już mamy skończoną. Jeszcze tylko jedna tutaj ściana i tył i będziemy mogli się zabierać za... Myślę, że w następnym odcinku będziemy coś tutaj za zewnętrzną stronę się zabierali i działali. Także tutaj o. To wypełnimy sobie i myślę, drodzy moi, o, tutaj zrobimy jakieś wejście. Tu będą drzwi, żeby było wyjście na dach. Raczej tutaj chyba helikoptera na dachu to my nie zmieścimy, coś mi się zdaje. Nie jestem pewien, ale coś mi się zdaje, że zmieścić to się nam nie uda. I teraz tak, zróbmy może... O, takie większe okno tu z tej strony. Na cztery może, co? Jak to będzie wyglądało? Na razie nie zostawimy. Na wielkości czterech. O. Coś takiego, bo to jest wejście, to żeby ono się troszkę tutaj nam różniło, ale moi drodzy, ja zrobiłem jeden błąd, który nie mogłem zrobić. To wszystko ma być tutaj. Także to wszystko muszę teraz naprawić. To o czym mówiłem, że tutaj jeden zostawiamy zawsze, nie? To ja sobie to naprawię i do was wrócę. Okej, jestem moi drodzy już z powrotem, tam poprawiłem ten błąd i teraz jeszcze tu wstawimy sobie okienka i praktycznie mamy skończony budyneczek, przede wszystkim chociażby tak z grubsza. No i co, jeszcze zrobimy te filary, czyli tak, tak, tak. Tak i tak. O. To samo tutaj z każdej strony zrobimy.
Ja zaczynam stawiać od tej strony, później tak sobie zamieniam, tak żeby wszędzie równo skręcały w tym samym momencie te schodki. I tak samo tutaj pach, pach, pach. OK, i jeszcze tutaj. I zrobimy jeszcze tylko filar naokoło. I myślę, że będziemy kończyć. Czyli jeszcze coś takiego zrobimy sobie naokoło. Tu jeden dalej. O. Och. W sumie wiecie co, to mogę wyrzucić, ale nie będzie mi przeszkadzało, bo i tak tam idzie. Znowu się popsuło. To wyrzućmy, o. Tak tego nie będzie widać. A nie będzie nam przeszkadzało. Tu. Tu i w tą stronę idziemy. O, i to szybciej teraz idzie. Proszę bardzo. I teraz bierzemy jeszcze kamień. I to, co tam wcześniej robiliśmy, tak samo musimy i tu teraz zrobić. I końcóweczka. Ten odcinek chyba troszkę dłuższy wyjdzie. Moi drodzy, posterunek policji, przynajmniej jakąś tam część podstawowa, jest zbudowana. Resztą, czyli upiększaniem terenów na zewnątrz, zajmiemy się w następnych odcinkach. O, ja troszkę zmęczony, z mojej strony tyle. Moi drodzy, dzięki za wszystkie oceny pozytywne, komentarze, lajki. Udostępniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych poradnikach. Trzymajcie się ciepło. Pa!